A na komisariacie był jakiś samochód? Czy motocykl? Czy rower? Bo rowery tu na pewno były, nie? Rowery były. To by mieli prywatne rowery. Mhm. To nie były służbowe? Proszę? Ale to komenda dała te rowery, czy nie, trzeba było sobie kupić? Nie. To by mieli swoje prywatne rowery. Mhm. Prywatne. I na tych prywatnych rowerach my jechali ewakuować. No właśnie, jak pan zapamiętał te ostatnie dni przed wybuchem wojny? Bo pana wojna została w Mysłowicach? Czy Mysłowicach. W Mysłowicach. A jak to wyglądało te ostatnie dni? My byli prawie po nocy, jak było 5 godzin, to ktoś kopał do drzwi, i mówi: stawać, stawać, bo wojna. To było to nasze przebudzenie. I teraz cały dzień pierwszego my robili jeszcze służbę, a dopiero drugiego my wyjeżdżali z wozami, ewakuowali się. Ja miał rower, my mieli wszyscy rowery, a oprócz nas jeszcze jedna córka policjanta jechała na rowerze. Olesia, nie? Olesia. Skąd a to był. Czytałem już trochę tego. I potem jak ta ewakuacja wyglądała? Ewakuacja? No, jechaliśmy w stronę Krakowa. Ale was jeszcze w Katowicach jeszcze, jak cały ten Śląsk się wycofywał, to z was, tych wszystkich policjantów ze Śląska zrobili jakąś jedną taką kolumnę? Czy każdy komisariat się osobno? Nie, nie. Jak to wyglądało? Każdy komisariat osobno jechał? Osobno se organizował. Ale karabiny wam wydali wszystkim? Karabiny to my mieli ze sobą. Na plecach wszyscy. Na plecach. Był taki wypadek, że my jako cały oddział tej policji ostrzelali swoich pilotów. To znaczy, że jechaliśmy drogą, a naraz samoloty. No i my do przykopy, do rowu, i wszyscy ładowali samoloty, karabiny i całą grupę samoloty. A oni musieli tam, bo jechali nisko, oni musieli zaobserwować, że strzelamy po nich, tak zaczęli kiwać skrzydłami. Aha. Tak, żeby mnie przestać. A jakie to było miejsce mniej więcej? Kaj to było? To było już na tych terenach wschodnich. Aha, dokładnie nie pamiętam. Czyli wyjechaliście pod Kraków, w kierunku na Kraków, z Katowic, z Mysłowic? Ja. Na Lublin. Na Lublin, żeście się kierowali. Na Lublin. Już na tych drogach pod Krakowem już pan spotkał wojsko, by się cofało wszystko? Wiem, że my jechali przez... jak się to nazywało? Zamość. 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 A jak w tej kolumnie wycofujących się jakieś oddziały szły też wojska? Tam było pełno wojska. Nie wiadomo było gdzie, kto. To był taki bałagan, że nie wiadomo było gdzie, kto. A w czasie tego wycofywania nikt wam nie wydał jakichś tam poleceń, że na przykład macie zabezpieczyć przejście dla wojska, czy pomagać wojsku, czy coś, jakoś tam współdziałać z tym wojskiem, czy nie było takiego czegoś? Jedynie nas organizowali jako policję, jako żandarmerię. Tak, właśnie o to. W jednym miejscu nas zorganizowali, to tam na tych zdjęciach na rękawie mamy paski. Żandarmeria polowa. No i to my robili służbę
jako żandarmeria przy froncie, była, przy froncie. To było, no, trzeba było kierować na jednostki. Bo to było tak, że żołnierze czasem szli, a nie wiedzieli, gdzie mają swoją komendę. Koncentracja jaka jest ich. Koncentracja. No to my kierowali ich. A w jakiej to miejscowości było? Proszę? W jakiej to było miejscowości więcej? To było jeszcze za Zamościem, czy... Ale... Pan nie miał tych... Nie? Nie. Nie? Nie. Każdy sekundę. Nie. To były takie elektrody. Tak. I jeszcze wracając, jak pan już był tą żandarmerią polową, to pamięta pan może, jakie tam jednostki przechodziły? Czy tam była kawaleria się cofała, bardziej piechota, czy jakieś jeszcze artyleria? Gdzie? Tam, kiedyście przy tej drodze stali, gdzie to się wycofywało wszystko, coście mieli kierować do tych jednostek. To jakieś tam na przykład kawaleria też przechodziła, armaty też, czy...? To przeważnie były tankietki. Tankietki polskie jechały? Ja, tankietki były. Teraz kawaleria była. To był taki bałagan, że ciężko jest powiedzieć, co tam było. Ja to tam opisał wszystko w tej książce. Tak. Na przykład my przechodzili przez pobojowisko. Bardzo smutny widok. To opisał tam. To było miejsce, kiedy się broniło wojsko polskie, ja? No, widocznie się bronili. Bo to ciężko było, panie, z tego wywnioskować, co tam się działo. Bo były koleje od dział, były koleje od rozmaitych karabinów, tych wózków albo coś. No a jeszcze tam byli trzy Niemcy. To przechodzili koło nich. To wyglądało, że są żywi, a byli już martwi. Czy Niemcy, co leżeli tam? Niemcy. Przy jakimś karabinie, nie? Karabin maszynowy. We trójkę byli, ale ciekawe, jak wszyscy trzy zostali zabici. To chyba był szrapnel. Możliwe. Co ich zabił tam. Pod górę. I polscy żołnierze też tam leżeli zabici, co? Proszę? Polscy żołnierze też tam zabici leżeli. Tam był grób wykopany. To było chyba 15 metrów na 15 taka jama. I teraz było tam naukładane te zabici. Niemcy byli. Polacy. Jeden oficer miał ściągnięte buty. Taki oficerski. Jako pan mu. No a to po dziś ja nie wiem, co się tam działo.